Hej, 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 z tej strony Cheetam. Dzisiaj mam dla Was taki bardzo szybki filmik, ponieważ na kanale CC Creations, na pewno kojarzycie ten kanał z YouTube'a, pojawiły się nowe przesłanki o nowych maściach. Zanim powiem coś więcej, wszystkie osoby, które nie chcą spoilerów w grze SSO, prosiłabym o wyłączenie teraz tego filmiku, dlatego że będę dużo tutaj spoilować to, co może się pojawić i będę dużo tutaj teoretyzować, niekoniecznie sprawdzonych informacji podawać. Zaczynając, słuchajcie, na kanale CC Creations YouTube pojawił się nowy filmik. CC Creations dała nam pokaz animacji w nowych maściach sześciu koni, które już pokazywałam Wam na moim poprzednim takim filmiku o nowinkach, ale dodatkowo w plikach gry po dzisiejszej aktualizacji pojawiły się trzy nowe maści. Nowa maść konia fińskiego, nowa maść konia achautykańskiego i nowa maść konemary. Co za tym idzie, nie wiadomo, czy one pojawią się razem z pozostałymi sześcioma, czyli w sumie będziemy mieli dziewięć nowych maści koni, ale starych ras, tak, które już były. Czy może te trzy maści są przygotowane na coś zupełnie innego? Może pojawią się w aplikacji, a może pojawią się dopiero na urodziny? Może to będą konie urodzinowe? No nie wiadomo, prawda? Nic nie wiadomo. Po prostu te pliki pojawiły się w plikach gry i teraz mam zamiar Wam je pokazać. Oczywiście. Ja tutaj też pokażę Wam kanał, tak jak widzicie tutaj, SSO, spoiler, Nine New Horse Colors i kanał nazywa się CC Creations, stąd pochodzi moja informacja o tym, to jest youtuberka, która dużo właśnie grzebie w plikach gry SSO i dzięki temu możemy w ogóle oglądać takie właśnie nowinki. Dobra. Nie przedłużając, zobaczmy te nowe maści. Ja tutaj sobie wyciszę trochę to. Zobaczcie, to jest koń fiński. Ja nawet nie wiem, jaka jest to maść. Nie to srokata, to jest karo... gniado, nie wiem jaki. To jest nowa maść konia fińskiego oczywiście, która pojawiła się w plikach gry. I powiem Wam, że tak jak nie znoszę koni fińskich, to się zastanawiam nad kupnem tego konia fińskiego. tym bardziej, że zobaczcie, on ma różnokolorowe oczy i dlatego jak ja zobaczyłam te różne... Ja nie lubię koni fińskich w grze SSO, ale jak zobaczyłam te różnokolorowe oczy, to o kurczę, bo je kocham. Ja kocham różnokolorowe oczy u koni. I teraz achautekiniec. Słuchajcie, kary achautekiniec. To są w prawdziwym życiu najcenniejszymi końmi achautekińskimi są właśnie kary. Są nazywane czarnymi łabędziami, czarnymi perłami też, tak, różnie. I one są najcenniejszymi. Są dosyć rzadkie. Na dodatek, ten koń, pomimo, że jest kary, zobaczcie, on ma niebieskie oczy. On ma niebieskie oczy. Mnie to rozwaliło. I jak ja to zobaczyłam, to powiedziałam... No muszę też go mieć. Tym bardziej, że bardzo lubię konie achautekińskie. I tutaj mamy karu konemary. To będzie chyba jedyny z tych koni trzech, którego nawet nie chcę mieć. Nie wiem, ani sama rasa kuca, przepraszam, bo to jest kuc konemara, do mnie nie przemawia, ani ta maść. Lubię bardzo maść karą. I rzeczywiście, że gdybym kupowała kuca konemara, to chyba to by był właśnie ten kary, ale nie planuję kupić kuca konemara, więc no dla mnie to niczego nie zmienia. I to jest tyle, tak? Tyle nam pokazała z nowych maści CC Creations. Ja na dzisiaj kończę, to tyle ode mnie. Chciałam Wam tylko to pokazać i żebyście mieli możliwość po prostu bycia na bieżąco i też wytłumaczyć, bo nie wszyscy znają język angielski, a CC Creations tworzy po angielsku i wszystko, co ona tam wytłumaczyła w swoim filmiku na początku, właśnie było to, co ja Wam powiedziałam, że te pliki się po prostu pojawiły w plikach gry, ale sami deweloperzy jeszcze nic nie powiedzieli, czy one się pojawią. One sobie na razie tam siedzą. Czy one się pojawią?
czy nie, tego jeszcze nie wiemy, także nie napalajcie się za bardzo, bo może się okazać, że one się w ogóle jeszcze nie pojawią, może za rok się pojawią, tak jak na przykład te niektóre konie z tych 6 maści, które pokazywałam Wam na poprzednim filmiku. To na tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa.